wybierasz? I jakie sprawy? Zobacz, czy masz do sądzenia. Musisz po nią jechać? No coś ty. Nie ubrałbyś się wtedy tak odświętnie, jak to jeszcze w cień przyszedł. Mateuszu, przecież ty tak rzadko wyjeżdżasz z domu. Tak, tylko jakaś nagła, nieoczekiwana sprawa może być tego powodem. Wczoraj musiało się wydarzyć coś nieoczekiwanego. Mateuszu, powiedz coś! Nie będę spokojna, dopóki się nie dowiem, dlaczego wyjeżdżasz dziś z Amonii. Domyślam się, że to pan Mateusz Kaczbert z Zielonego Wzgórza. Tak. Cieszę się bardzo, że pana widzę. Zaczęłam się już lękać, że pan po mnie nie przyjedzie i przemyśliwałam, co właściwie mogło panu przeszkodzić. Postanowiłam więc, o ile bez pani nie przyjechał dziś wieczór, wdrapać się po drabinie na szczyt tej oto wielkiej, dzikiej wiśni i tam spędzić noc. Wcale bym się nie bała, bo przecież cudnie byłoby przespać noc pośród białego kwiecia, dzikiej wiśni, przy świetle księżyca, prawda? A zdawać by się mogło, że mieszkałam w marmurowym pałacu, czyż nie? A byłabym zupełnie spokojna, że jeśli nie przybył pan po mnie dziś wieczór, z pewnością nadejdzie pan jutro wczesnym rankiem. Domyślam się, że zdążyłam już pana rozczarować. Ładna nie jestem, za to silna. Dziękuję, że chcecie mnie zaadoptować. Przynosi pan ukojenie mej zbolałej duszy.
Przepraszam, że się spóźniłem. No. Chodź ze mną, mała. Daj mi swoją torbę. Znowu! Wprawdzie wszystko, co mam i posiadam, spoczywa w niej, ale mimo to nie jest ona wcale ciężka. A jeśli nie trzymać jej w pewien odpowiedni sposób, otwiera się z jednej strony. Ja znam ten sposób, dlatego najchętniej sama ją noszę. Pewnie daleko mamy drogę, prawda? Panie Spencer, mówiłam, że prawie usiedli. Jestem temu bardzo rada, właśnie nie lubię chodzić. Ach, jakie to cudowne, że będę z wami mieszkała i będę do was należała. Nigdy dotąd nie należałam do kogoś, ale dom sierot to już było najgorsze. Przypuszczam, że pan nigdy nie był w domu sierot, więc nie może pan sobie wyobrazić, jak tam jest. To chyba najgorsze, co można sobie wyobrazić. Być może dlatego jestem tak strasznie chuda. Bo nie jestem chuda, prawda? Nie mam ani źdłonieca na kościach, ale chętnie wyobrażam sobie, że jestem pełna i ładna z dołeczkami na łokciach. Ach, jakże się cieszę, że przyjechał pan po mnie, pomimo że cudownie byłoby spać na dzikiej wiśni. Ta wiśnia to mój pierwszy przyjaciel na wyspie. Z czym kojarzy się panu to obsypane kwieciem drzewo? Nie wiem. Ależ z panną młodą w długim welonie. Nigdy nie widziałam panny młodej, ale mogę sobie wyobrazić, że tak właśnie wygląda. Marzę o sukience z wówkami. Oto moje wyobrażenie o ziemskiej rozkoszy. Mówię zbyt wiele, często to słyszę, denerwuję ludzi. Mam milczeć? Proszę powiedzieć. Umiem, choć to niełatwo. Nie, możesz mówić. Cudownie, czuję, że się dogadamy. Milion razy słyszałam, że dzieci i ryby głosu nie mają, ale ja uwielbiam ekscytujące słowa, jak na przykład oczarowany lub fascynujący. Wspaniałe pomysły wymagają niezwykłych słów. No, chyba tak. Jestem oczarowana tym wspaniałym razem. Ostrożnie. Nie wierzę, że zamieszkam w tak pięknym miejscu. Marzenia rzadko się spełniają. Teraz jestem prawie zupełnie szczęśliwa, choć nie całkiem. Jaki to kolor? Rudy. Tak, dlatego nie ma mowy o całkowitym szczęściu. Rude włosy to moje przekleństwo. Ach, panie Cuthbert, to białe, ta biała droga. Co to takiego? Masz na myśli aleje, tak, to bardzo ładne miejsce. Ładne? Ono jest cudowne. Cudowne. Jest to pierwsza rzecz, jaką widziałam w życiu, a której nie można by sobie wyobrazić cudowniejszą. Tutaj sprawiło mi to ból nawet, ale przyjemny. Czy doznawał pan kiedyś takiego bólu, panie Cuthbert? Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek go miał. Ja często go doznaję. Zawsze ilekroć widzę coś cudownie pięknego. Ale dlaczego nazwaliście to królewskie sklepienie aleją? Przecież ta nazwa nic nie wyraża. Powinno się nazywać... Białą drogą rozkoszy. Czy to nie byłaby śliczna nazwa? Ach, panie Cuthbert, a cóż to za śliczne miejsce? To jest Stavery. Co za szkaradna nazwa. Ja bym to inaczej określiła. Jezioro lśniącej wody. Tak. Ale dlaczego ludzie nazywają to miejsce Stawem Berych? No pewno dlatego, że tam w tym małym domku mieszka pan Berych. Jego posiadłość to sosnowe wzgórze. A czy pan Berych ma córeczki takie w moim wieku? Ma jedną, taką 13-letnią dziewczynkę. Ma na imię Diana. Ach, cóż za prześliczne imię. Jesteśmy całkiem blisko. Przed nami zielone wzgórze. Otoczone starymi wierzbami, wysokimi topolami, w kojącym towarzystwie drzew słychać wesoły ptaków śpiew.
Zdarza się cudny sad, strojny teraz w najpiękniejszą szat. Weselną suknię z białych kwiatów, mieniącą się na wschód i zachód. Cóż to, Mateuszu? Gdzie jest chłopiec? Nie było tam chłopca. Była tylko ona. Jak to nie było chłopca? Przecież prosiliśmy panią Spencer, żeby nam go przywiozła. Nie uczyniła tego. Przywiozła właśnie tę dziewczynkę. Musiałem zabrać ją do domu. No nie można zostawiać dziecka na pustej stacji, nawet jeśli zaszła jakaś pomyłka. A to paradne! Nie chcecie mnie! Nie chcecie mnie dlatego, że nie jestem chłopcem. Powinnam się była tego spodziewać. Nikt mnie nie chciał. Zawsze tak bywało. Powinnam była wiedzieć, że to jest zbyt piękne, aby mogło się spełnić. Powinnam była wiedzieć, że mnie nikt nigdy nie zechce. Ale cóż ja pocznę? Rozpłynę się chyba we łzach. Ale cicho. Cicho. Nie ma o co tak rozpaczać. Nie ma o co. Pani także płakałaby, gdyby będąc sierotą przybyła pod dach domu, który miał zostać jej rodzinnym domem, i nagle dowiedziała się pani, że jej nie chcą, bo nie jest chłopcem. Jest to najtragiczniejsza chwila, jaką przeżyłam. Nie płacz. Nie płacz, no przecież nie wyrzucamy cię za drzwi. Dziś wieczór. Zostaniesz u nas, dopóki się ta cała sprawa nie wyjaśni. Jak masz na imię? Może zechciałaby pani nazywać mnie Kordelią? Nazywać cię Kordelią? To nie jest twoje prawdziwe imię? Nie, nie zupełnie, ale chciałabym nazywać się Kordelia. To brzmi tak dystyngowanie. Skoro nie nazywasz się Kordelia, to jak masz na imię? Anna Shirley, ale proszę, niech pani mówi do mnie Kordelia. Anna to takie nieromantyczne imię. Romantyczne czy nieromantyczne? Anna to bardzo piękne i szlachetne imię. Nie masz powodów, żeby się go wstydzić. Ja się go nie wstydzę, tylko Kordelia bardziej mi się podoba. Jeśli więc pani koniecznie chce nazywać mnie Anną, proszę przynajmniej mówić Aniu zamiast Andziu. Myślę, że wszystko jedno. O nie, to wielka różnica. Andzia brzmi ohydnie, zaś Ania delikatnie. Jeśli więc pani zechce mówić do mnie Aniu, postaram się pogodzić z myślą, że nie noszę imienia Kordelia. No dobrze, zatem Aniu, nie Andziu. Zdejmij kapelusz, rozbierz się i chodź na kolację. Proszę. Dlaczego nie jesz? Nie mogę. Wpadłam w otchłań rozpaczy. Czy miałaby pani ochotę na jedzenie, gdyby wpadła pani w otchłań rozpaczy? Nie wiem. Nigdy tam nie byłam. I nigdy sobie pani tego nie wyobrażała? No nie, to też nie. W takim razie przypuszczam, że nie może pani zrozumieć tego uczucia. Jest ono bardzo nieprzyjemne. Kiedy wtedy próbuje się coś jeść, w gardle coś staje i nie można nic przełknąć. Nawet czekoladki. 2 lata temu jadłam czekoladkę. Było to coś przepysznego. Odtąd często śniłam, że mam całą torebkę czekoladek, ale zawsze ilekroć sięgałam po pierwszą, budziłam się. Przecież nie będziecie gniewali się o to, że nie jem. Wszystko tutaj jest doskonałe, ale jednak nie mogę. Jest pewno zmęczona. Najlepiej by było położyć ją spać. Tak, chodź ze mną. Ale koszulę nocną chyba masz.
Owszem, mam dwie. Mam dwie koszule, przełożona mi je uszyła. Nie cierpię krótkich i ciasnych koszul, ale przecież można w nich równie dobrze śnić, jak w tych obszytych koronków wokół szyi. To jedyna pociecha. Kładź się do łóżka. Dobranoc. Jak może pani mówić dobra, wiedząc, że będzie to najgorsza noc, jaką kiedykolwiek przeżyłam? Jutro jedno z nas musi pojechać do pani Spencer i się z nią rozmówić. Dziewczynkę trzeba odesłać do domu sierot. Tak sądzę. Sądzisz? Czy uważasz za konieczne? Marylo, to jest bardzo miłe stworzenie. Myślę, że byłoby przykro odsyłać ją, kiedy ona chce tak bardzo tu zostać. Mateuszu, uważasz, że powinniśmy ją zatrzymać? Nie. Nie zupełnie. Myślę, że nie mogą tego od nas żądać. No też coś. A właściwie to kim ona by była dla nas? A może my bylibyśmy kimś dla niej, Marylo? Słyszeliście, co się stało? Mateusz i Mariela chcieli zaadoptować chłopca, a pani Spencer przywiozła dziewczynkę. Co za pomyłka! Okropne nieporozumienie. I co teraz? Trzeba ją z powrotem odesłać do domu sierot. A właśnie, że nie. Mamy najświeższe informacje. Dziewczyna jedzie do tej wstrętnej baby Bliwet zajmować się gromadą jej rozkapryszonych dzieci. To straszne. Skąd to wiecie? Pewnie wszystko wymyślili. Nieprawda. Widzieliśmy, jak dziś rano Maryla Cuthbert poszła z tym rodzielcem do pani Spencer, a tam czekała już na nie Bliwet, żeby zabrać ją do siebie. Jej wezmę panna Cuthbert, a pani szczęśliwie się jej pozbędzie. Maleńki jest taki rozkapryszony, że brak mi już cierpliwości. Jeżeli pani sobie życzy, mogę ją natychmiast zabrać. Przecież Bliwet jest okropna i wygląda jak jaszczurka. Albo jak żmija. Biedna dziewczynka. Współczuję jej. Ja na jej miejscu wolałabym wrócić do domu sierot. Nie powierzyłbym psa tej babie Bliwet. Ja też, Mateuszu, ale nie mamy wyboru. Możemy albo oddać Anię do niej, albo zatrzymać ją u nas. Jeżeli więc nie masz nic przeciwko temu, żeby została, to... No to ja też ostatecznie zgodzę się na to. Tylko bądź dla niej miłą i łagodną. Dzisiaj nic jej nie powiem, że może zostać. Z podniecenia nie zdołałaby zasnąć. Aniu, wczoraj wieczorem rozrzuciłaś swoje ubrania po całej podłodze, zamiast je porządnie poukładać. To bardzo niechlujne zachowanie i ja nie będę go tolerować. Wczoraj wieczorem moja dusza była tak udręczona, że nie miałam siły myśleć o ubraniu. Dziś złożę je bardzo ładnie. Wskakuj do łóżka. Zmów modlitwę. Ale ja się nigdy nie modliłam. Aniu, mieszkając pod moim dachem, musisz się modlić. Oczywiście, zrobię wszystko, by panią zadowolić. Co mam robić? Na początek musisz uklęknąć. A dlaczego należy klękać do modlitwy? Gdybym naprawdę chciała się modlić, wie pani, co bym zrobiła? Poszłabym zupełnie sama na pole lub w głąb lasu i wtedy modlitwa przyszłaby sama. A... Jestem gotowa. Co mam robić? Jesteś już wystarczająco dorosła, żeby modlić się samodzielnie. Dobranoc. Oczywiście, postaram się. Dobranoc. Boże Wszechmogący, dziękuję ci za wszystko. Za szmaragdy rajskich błoni, za brzozową ścieżkę, za jezioro lśniącej toni i za kwiat jabłoni, za cudowny dom na wzgórzu, za wiśnie na podwórzu, Mateusza, Marylę, prześliczne motyle.
własny pokój, miejsce kąt, spraw bym nie odeszła stąd. Proszę, błagam wiernie, bądź przy mnie i strzeż mnie codziennie. Co do rzeczy, jakich pragnę, jest ich tak wiele, ale dwie z nich najważniejsze są mym marzeniem. Wszystko, za co jestem wdzięczna, co przyspiesza bicie serca. Proszę, zostaw mnie na wzgórzu, proszę, spraw, bym była piękna. Wszystko, za co jestem wdzięczna, co przyspiesza bicie serca. Proszę, zostaw mnie na wzgórzu, proszę, spraw, bym była piękna. Pozostaje z poważaniem twa dłużniczka nieustanna, wdzięczna ci dozgonnie, panie, kochająca Shirley Anna. Marylo, proszę, powiedz mi, czy zostanę na zielonym wzgórzu? W przeciwnym razie nie zasnę tej nocy i wpadnę w otchłań rozpaczy. Kładź się spać, jutro o tym porozmawiamy. Ach, panno Cuthbert, proszę mi wreszcie powiedzieć, czy mnie odeślecie, czy też nie. Staram się być cierpliwy, ale czuję, że dłużej nie zniosę tej niepewności. To tak straszne uczucie. No dobrze. Ja i brat mój postanowiliśmy zatrzymać cię na zielonym wzgórzu. Ale oczywiście pod warunkiem, jeżeli będziesz grzeczną i posłuszną dziewczynką. Ale co się z tobą dzieje, na miłość boską? Dziecko, co się z tobą dzieje? Płaczę, tylko nie wiem dlaczego. Jestem szczęśliwa. Postaram się być taką dobrą. Będzie to trudna sprawa, przypuszczam, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy. Branoc! Jest wyjątkowy dzień. Słońce świeci już wysoko, ruszaj ze mną, nie bądź leń. Mama już przygotowała smakołyków, pełen kosz. Tata łydkę zapakował, czeka na nas przygód moc. Zobaczmy.
pies. Nie bądź złośliwy. A ona ma być ich córką czy służącą? Okropne rude włosy. Ciekawe, czy pójdzie do szkoły. Do czego to doszło? Podobno przyjechała ze środka. W nowej Szkocji. Dla obłąkanych. Z sierocińca. Ale kto wie, nie da mi się zwariować. Mała sierotka, ruda sierotka. Mała sierotka, ruda sierotka. Mała sierotka, ruda sierotka. Mała sierotka, ruda sierotka. Zaczekaj! Zaczekaj! Nie przejmuj się nimi. Jak masz na imię? Ania, Anna Shirley. Ja jestem Diana Berry. Nie przejmuj się nimi. Lubisz książki? Bardzo. Mogę ci pożyczyć niezwykle ciekawą i zajmującą książkę. Cudownie. A Diano, czy myślisz, że będziesz mnie mogła polubić trochę, a na tyle, by zostać moją serdeczną przyjaciółką? Oczywiście, że tak. Cieszę się, że będziesz mieszkała na Zielonym Wzgórzu. Będę mieć towarzyszkę zabaw. Nie ma tu żadnej dziewczynki, z którą mogłabym się bawić, a moje siostry są jeszcze zbyt maleńkie. Czy przysięgniesz, że będziesz moją przyjaciółką na wieczne czasy? Ale to bardzo brzydko przysięgać. No coś ty, nie jest brzydko przysięgać, tak jak ja myślę. Są dwa rodzaje przysięgi. Ja słyszałam tylko o jednym. A właśnie, że jest i drugi, wcale nie brzydki. Jest to po prostu uroczysta obietnica. No tak, to co innego. Jak składasz taką obietnicę? Podajemy sobie ręce, o tak. Właściwie powinno się to odbyć nad bieżącą wodą, ale ja pierwsza wypowiem tę przysięgę. Uroczyście obiecuję i przysięgam pozostać wierną mojej najlepszej przyjaciółce Dianie Berry, dopóki słońce i księżyc istnieć będą. Powtórz to samo, tylko wstaw moje imię na miejsce twojego. Uroczyście obiecuję i przysięgam pozostać wierną mej najlepszej przyjaciółce Annie Shirley, dopóki słońce i księżyc istnieć będą. Cudownie. Ja muszę iść. Do zobaczenia, Aniu. Do zobaczenia, Diano. Zostało mi trochę przyzwoitego materiału. Postanowiłam uszyć ci sukienkę. Dziś twój pierwszy dzień w szkole. Ach, Marylo, nigdy nie miałam nowej sukienki. Na pewno jest piękna. Czy mogę liczyć na koronki? Sukienka ma być schludna i praktyczna, a ty masz wyglądać w niej przyzwoicie. Oczywiście. A czy będzie miała bufiaste rękawy? Bufiaste rękawy na pewno nie odbiorą sukience przyzwoitości. A teraz są takie modne. Bufiaste rękawy? Takie marnotrawstwo materiału? Już wyobrażam sobie te wzory na bieli, zieleni, błękicie, albo ich brak. Jesteś próżna. Za chwilę spóźnisz się do szkoły. Ubieraj się. Oczywiście. Dziękuję panu Cuthbert za sukienkę. Będę sobie wyobrażała, że jest modna. Pragniemy jeszcze.
dzwoni wreszcie dzwonek, bo pan Filip z nas strofuje. Przy tablicy przepytuje, nareszcie przerwa, bogie szaleństwo. Zabawa, wygłupy mają pierwszeństwo. Dogoń mi znać nie powodzenia, to są wyryki bez wytchnienia. Poznajemy piękny świat i tajemniczych zagadek szlak. Im więcej wiemy, pragniemy jeszcze. Poznajemy piękny świat i tajemniczych zagadek szlak. Im więcej wiemy, pragniemy jeszcze. Cześć, Diano! Co się stało z twoim kapeluszem? Ozdobiłam go po drodze kwiatami, by zrobić dobre wrażenie. Udało ci się. Może wkrótce będziemy mogły chodzić do szkoły razem. A nie możemy? Moi rodzice pewnie niedługo zaakceptują cię jako panny Carbert. Witaj w szkole. Usiądziesz ze mną. Ruby przesiądzie się do Janki, bo Prissy uczy się już do egzaminów i siedzi ze starszymi uczniami. Kto? Prissy Andrews. Cześć. Słyszałam o tobie. Ty, ty jesteś? Ania Shirley, bardzo mi miło. Przypuszczam, że piszesz piękne opowiadania. Masz tak romantyczne oczy. Bardzo lubię pisać. Niedługo będę zdawać egzaminy i chciałabym zostać nauczycielką. Cześć, jestem Karol. Sloan. Miło mi. Nie gadaj z nim, to pajac. Ciebie też miło widzieć. Diana. Wszyscy są pajacami poza Gilbertem Blightem. To przystojnie. Mimi, co ty tu robisz? Stęskniłam się za tobą, siostrzyczko. Masz żółdżówkę? Jestem taka głodna i zgubiłam pióro. Pożyczysz? A tak w ogóle to boli mi głowa. Chyba powinnam iść wcześniej do domu. Odprowadzisz mnie? Codziennie to samo. Aniu, to moja siostra Mini. Codziennie tu przybiega i marudzi, chociaż klasa maluchów jest z drugiej strony korytarza. A pan Edward to bardzo surowy nauczyciel. No już, zmykaj do klasy. Pan Edward ucina sobie właśnie drzemkę i raczej nie zauważył, że mnie nie ma, nie sądzisz? No, to co z żółdżówką? Proszę. Dziękuję i jesteś najwspanialszą siostrą na świecie. Kocham cię. Do zobaczenia, Aniu. Pa, dziewczyny! Mini, nie boli ci już głowa? A no właśnie, poznaj. Janke Andrews, Józie Paj, Ruby Gillis, Gertie Paj, Prissy. A Prissy już poznałaś. To jest Ania. Cześć. Witaj. Hej. Miło mi. A tamte dziewczynki? To jest Mary. Cześć, miło cię poznać. Witaj, nazywam się Liliana. Witajcie, jestem tym wszystkim tak bardzo poruszona. A ty jesteś? Jestem Una, a ten chłopak w niebieskiej koszuli to mój brat. Uważaj na niego, jest szalony. Dziękuję za ostrzeżenie. Hejka, jestem Rebeka. A ja Rosalia. Jestem Tilly. Cordelia. Uwielbiam to imię. Tak bardzo chciałabym nazywać się Cordelia. Masz wielkie szczęście. Naprawdę? Mnie się wydaje całkiem normalne, ale może się przyzwyczaiłam. Mamy w końcu od urodzenia. Dziękuję. Jestem Flora. Witaj, Floro. Ach, jak to romantycznie brzmi. Witaj, Aniu. Nazywam się Leslie, a to moja siostra Rilla. Cześć. Mieszkamy niedaleko Zielonego Wzgórza. Może kiedyś nas odwiedzisz? Oczywiście, bardzo chętnie. Nie posiadam się z radości. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by udowodnić, że jestem godna waszej przyjaźni. Aha. Ania lubi czytać. Ma bogate słownictwo. I mówi tak cały czas. Ja też lubię czytać. Nieprawda. No tak, nieprawda. Widziałam cię na pikniku. Powinna była podejść. Mnóstwo ludzi tam było. Mama mi nie pozwoliła. Dlaczego nosisz staromodne sukienki? Cieszę się z nowych rzeczy. Bo jesteś sierotą. Ja bym nigdy tego nie włożyła. Ania już nie jest sierotą. Jestem i zawsze będę Prissy. Nie chciałabym być sierotą. Współczuję ci. Współczuję ci, biedactwo. Tak, sierotka. O, bidulka, i co teraz będzie? Chyba się zaraz rozpłaczę. Proszę o ciszę, spokój. Prissy, proszę do tablicy. Jak się pisze wyraz rzeżucha? Przeliteruj i zapisz. R-Z-E z kropką U-C-H-A. Bardzo dobrze. Siadaj. Gertie Pie.
Przeliteruj wyraz grzyk żółka. G R Z E G R. Źle, stop. Siadaj. To powinno być tak. Gierzec kropką E, gierzec kropką U z kreską LKA. Dobrze, ale ktoś cię pytał o zdanie? Ty jesteś tą sierotą. Ania Shirley, Ania, nie Andzia. Wywoływałem cię? Chciałam pomóc. Wywoływałem cię? Nie. Siadaj. Słyszeliście? Pierwsza lekcja już narobiła sobie kłopotów. Chyba powinnaś być teraz w klasie. Pan Philips nie lubi spóźnianskich. Panienko, jak masz na imię? Poczekaj, nie możesz powiedzieć, jak masz na imię? Przepraszam, nie chciałam być niemiła. Jestem Ania. Jak się czuje twój tata? Wydaje się, że trochę lepiej. Dlaczego przyszedłeś tu z tą sierotą? A czemu nie? To wariatka, żeby cię czymś nie zaraziło. O, coś tu się rusza. Weź! A tak w ogóle, to ta dziewczyna ma bardzo ładną buzię. Nieważne, co mi pochodzi. Jak mogłaś tu przyjść z Gilbertem Blightem? Nie możesz z nim rozmawiać, ani na niego patrzeć. Nie rozumiem. Już zakochał go od 3 lat. Była pierwsza. Przepraszam, nie planowałam tego. Tak po prostu wyszło. Żeby to było ostatni raz. Oczywiście, przyrzekam, że nic mnie z nim nie łączy. Nie martw się, postaram się jej jakoś udobruchać. Proszę o ciszę. Otwieramy podręczniki na stronie 45. Przeczytamy wiersz Adama Asnyka, Jednego serca. Liliana, proszę zacznij. Jednego serca, tak mało, jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłości zadrżało, a byłbym cichym pomiędzy cichym. Dobrze, może być. Janka Endrus, proszę. Jedynych ust trzeba, skąd bym wieczność całą pił napój szczęścia ustami moimi. I oczu dwoje, gdzie by patrzył śmiało, widząc się świętym pomiędzy świętymi. Nieźle, nieźle, może być, siadaj. To może teraz nowa dziewczynka? Andzia? Ania, nie Andzia, proszę pana. Jednego serca i rąk białych dwoje, co by mi oczy zasłoniły moje, bym zasnął słodko marząc o aniele. Jednego serca tak mało mi trzeba, a jednak czuję, że żądam zbyt wiele. Na litość boską, co to miało być? Masz ochotę na jabłko? Z naszego sadu. Jest pyszne. Musisz stąd odejść. Nie rozumiem, co powiedziałaś? Proszę, odejdź stąd, natychmiast. Myślę, że twój Gilbert jest przystojny, ale też bardzo zuchwały. Nie wypada przecież tak zaczepiać, ani mrugać do nieznajomej dziewczyny. To bez sensu. Marchewka! Ty podły, wstrętny chłopaku, jak śmiesz! Albo Shirley, co to ma znaczyć? To moja wina, proszę pana. Druczyłem się z nią! Naprawdę, wstyd mi, że moja uczennica ujawnia tak niepohamowany temperament i mściwy charakter. Proszę, podejdź do tablicy i napisz. Andzia Shirley ma bardzo brzydki charakter. Andzia Shirley powinna panować nad swoją złością. Dobrze. Skoro jesteś tak uparta, to usiądź obok Gilberta Blighta. Słyszysz, co mówię? Tak, proszę pana, ale po prostu nie mogę uwierzyć, że to było powiedziane serio. Zapewniam cię, że tak. Natychmiast wykonaj moje polecenie. Aniu, z
Strasznie cię przepraszam, że zgubiłem z twoich włosów. Wybacz mi, proszę. Spójrz na mnie, błagam. Aniu! Aniu, zaczekaj. Nie powinnaś się gniewać tak bardzo o to, że Gilbert zażartował swoich włosów. On żartuje ze wszystkich dziewczynek. Nazwał moje warkocze, są takie czarne, nazwał mnie wroną z 10 razy, a przecież ani razu nie przepraszał mnie za to. To wielka różnica być nazwaną wroną, a marchewką. Gilbert zranił moje uczucia w sposób okrutny i nigdy mu tego nie wybaczę. A pan Phillips? Powiedział do mnie Andzia i kazał usiąść obok Gilberta. Nigdy już nie wrócę do szkoły. Czy to możliwe? Maryla nigdy się na to nie zgodzi. Aniu, wróć do szkoły. Uczyniłabym dla ciebie wszystko w świecie. Prawie wszystko. Pozwoliłabym sobie uciąć ręce i nogi, gdybym wiedziała, że jest to potrzebne dla twojego dobra. Ale tego jednak uczynić nie mogę. Nie proś mnie, rozdzierasz mi duszę. Zobacz, ile przyjemności stracisz. Mamy właśnie zbudować sobie śliczny domek w pobliżu stawu i zaczniemy od przyszłego tygodnia grać w piłkę nożną. Ty nigdy nie grałaś w piłkę, Aniu. Taka wspaniała zabawa. Aniu, zaczekaj! Dzień dobry, panno Cuthbert. Dzień dobry. Nie przedstawiono nas sobie. Znamy się z kościoła. Miss Andrews. Miło mi. Miss Bell. Miło mi. Jesteśmy reprezentantkami koła krawieckiego postępowych matek w Avonlea. Już daję datek. Nie. Dziękujemy. Nie przychodzimy po prośbie. Tworzymy nieformalną organizację. Rozmawiamy o edukacji dziewcząt i kobiet przy herbacie. Bardzo interesujące. Chciałyśmy panią serdecznie zaprosić na nasze spotkanie jako mamę młodej panienki. Ojej! Stwierdzamy jednak, że jesteśmy bardzo postępowe. Bardzo postępowe. Wierzymy, że wykształcenie jest ważne również dla kobiet. Godne podziwu. Bardzo serdecznie zapraszamy panią dzisiaj po południu, pani Andrews. Będę na pewno. Dziękujemy. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Aniu, Aniu, dzisiaj ty musisz mieć głowę na karku. Zostałam zaproszona na spotkanie koła postępowych matek. Właśnie się tam wybieram i nie wrócę przed zmrokiem. Możesz zaprosić Dianę na podwieczorek. Słucham? Dobrze słyszałaś? Możesz zaprosić Dianę na podwieczorek. Marelu, jakże cudnie! Jak doskonale! Dziękuję! Czy mogę użyć serwisu z pączkami róż? Absolutnie. Przecież doskonale wiesz, że serwisu z pączkami róż używam tylko wtedy, kiedy odwiedza mnie pastor. Ale możecie użyć codziennej zastawy i wziąć trochę placka, jest w piecu, i soku malinowego. Zostawiłam wam, stoi w kredensie na drugiej półce. Marelo, jesteś wspaniała, dziękuję. Muszę się przygotować, co najpierw powinnam zrobić. A, już jest. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry, Diano. Wejdź, proszę. Jakże zdrowie mateczki? Dziękuję za pamięć. Mateczka ma się doskonale. Przypuszczam, że pan Cuthbert zwozi dziś kartofle, czyż nie? Tak. Nasz zbiór kartofli jest bardzo bogaty w tym roku. Sądzę, że i twój ojciec ma piękny plon tej jesieni. Owszem. Bardzo piękny w istocie. Czyście już zerwali dużo jabłek? Ach, strasznie wiele. Maryla pozwoliła nam sobie wziąć po kawałku placka z owocami. A teraz zgadnij, proszę, co mamy do picia? Zaczyna się na literę S, a kończy na K. Jest pięknego, czerwonego koloru. Sok malinowy! Ja bardzo lubię czerwone napoje. Uważam, że mają dwa razy lepszy smak niż wszystkie inne. Tak, jest pyszny. Aniu, mam dla ciebie nowinę. Pan Phillips razem z paniami z krawskiego kółka postępowych matek organizuje w szkole koncert noworoczny, na którym będziemy tańczyć walca. Mama specjalnie na tą okazję uszyła mi piękną i modną suknię z bufiastymi rękawami. Aniu, wróć proszę do szkoły. Bardzo za tobą tęsknię. Poza tym,
Pan Filip ma niedługo ogłosić, którzy uczniowie mogą kontynuować naukę na studiach. Nie interesuje cię to. Nie chcesz zatańczyć walca w pięknej sukni. Studia nauczycielskie? Nie, nie ma mowy, Diano. A znając gust Marelli, moja kreacja na koncert byłaby przyzwoita i skrótna. Nawet wyobraźnia by mi nie pomogła, by czuć się w niej przynajmniej dobrze. Zmieńmy temat. Nie martw się, Aniu. Coś poradzimy. Nalej mi jeszcze tego stoku malinowego. Cieszy mnie bardzo, że ci smakuje. Pij ile zechcesz. Najlepszy, jaki kiedykolwiek piłam. Ale co się z tobą dzieje, Diano? Ja muszę iść do domu. Ale jakże możesz myśleć o pójściu do domu bez herbaty? Herbata będzie za chwilę. Biegnę na start imbry. Ja muszę pójść do domu. Mąci mi się w głowie. Ale zjedz cokolwiek. Muszę iść do domu. Ojej, szkoda. Skoro tak, do widzenia. Przeszliczki siedzą jak anioł dzieweczki, przędą sobie, przędą jedwabne niteczki. Kręć się, kręć przeciono, widź się tobie widź, ta pamięta lepiej, czyja dusza nić. Poszły do królewca młodzieniec wicino, za mnie się zalewał, żegnając dziewczyną. Kręć się, kręć przeciono, widź się tobie widź, ta pamięta lepiej, czyja dusza nić. Gładko idzie przędza wesołej dziewczynie, pamiętała trzy dni o wiernym chłopczynie. Kręć się, kręć przeciono, widź się tobie widź, ta pamięta lepiej, czyja dusza nić. Inny się młodzieniec odsuwa z ubocza i innemu rada dziewczyna ochocza. Kręć się, kręć przeciono, dziewczę, wstydź! Doprawdy nie rozumiem, czemu te biedne dziewczę ma się wstydzić. Nie trzeba przecież wychodzić za mąż za pierwszego lepszego chłopaka, którego spotka się na swojej drodze. Masz rację. Zwłaszcza, że męża wybierasz na całe życie, więc nie można działać pochopnie. Ale czekać za długo też nie można. Zaraz będą gadać, tak, że stara panna. Zawsze będą gadać. Nie ma co się spieszyć. Moja siostra jest sufrażystką. Studiuje i przesyła mi periodyki akademickie. Będzie wykonywać swój wymarzony zawód. I bardzo jej tego zazdroszczę. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby moja córka Prissy poszła na studia i wyrosła na niezależną kobietę. Chcę dla niej jak najlepiej, jak i dla Janki. A moja matka uważa, że kobieta nie powinna studiować. To temat tabu. Pamiętam, jak ojciec zabraniał matce czytać książki. Bał się, że przewrócą jej w głowie. No tak, no bo co by się stało, gdyby zechciała samodzielnie się uczyć, podróżować, no i rozwijać swoje pasje, rodzinna katastrofa. Ojciec od czasu do czasu sam musiałby sobie uprać skarpetki. Całe szczęście czasy się zmieniły. Moja matka czuła zawód, pragnęła chłopca. Dobrze, że wybrała pani dziewczynkę, panno Cuthbert. A tak. Tak. Czy Ania jest inteligentna? Lubi się uczyć? Bardzo. Chłonie wiedzę. Bez przerwy siedzi w książkach. Ma wybujałą wyobraźnię. Bez przerwy coś pisze. Może będzie pisarką albo nauczycielką? No może, może. Dziewczynki muszą się kształcić. Zwłaszcza te bez perspektyw na zamąż pójście. Przepraszam za spóźnienie, ale zarzuciłam. Panu Cuthbert! Diana właśnie wróciła z podwieczorku, jest kompletnie pijana! To niemożliwe, to jakieś nieporozumienie. Ja zostawiłam dziewczynkom tylko sok malinowy. Sok malinowy? Diana śmierdziała alkoholem. Śmiała się, głupko.
głupkowato. Nie była w stanie dojść do łóżka. Nadać się pani twierdzić, że Ania jej nie upiła? Że podała jej sok malinowy? Sok malinowy? To na pewno da się jakoś wytłumaczyć. To niemożliwe. Dla mnie sprawa jest oczywista. Ania nie jest odpowiednim towarzystwem dla Diany. Od dziś dziewczynki nie będą się już przyjaźnić. Drogie panie, wychodzimy. Tak. Marelo, ja nie chciałam. Myślałam, że to zwyczajny sok malinowy. Byłam o tym przekonana. Wierzę ci, Aniu. Pomyłkowo poczęstowałaś Dianę winem, a nie sokiem malinowym. To moja wina. Ja źle cię poinformowałam. Butelkę z sokiem wstawiłam do piwnicy, a nie tak jak ci powiedziałam, do kredensu. Tak mi przykro. Pani Beren nigdy nie pozwoli nam się już przyjaźnić. Straciłam swoją ukochaną przyjaciółkę na wieki. Wszystko będzie dobrze. Zobaczysz, wszystko będzie dobrze. Postanowiłam wrócić do szkoły. To jedno pozostało mi w życiu, odkąd tak nielitościwie i bezwzględnie otrącono ode mnie przyjaciółkę. W szkole przynajmniej mogę patrzeć na nią i wspominać wspólnie spędzone chwile. I to jest bardzo rozsądna decyzja. A teraz zajmij się gramatyką i geometrią, zamiast bujać w obłokach. Aniu. Że wróciłaś do szkoły. Ja też się bardzo cieszę, bardzo za wami tęskniłam. Jesteś taka bystra, nie możesz marnować swojego talentu. Słyszałaś o koncercie noworocznym? Tak, słyszałam. Dziś próba walca, będziemy dobierać się w pary. Dziewczynki będą tańczyć dziewczynkami, ponieważ brakuje nam chłopców. Zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego w naszym Avonlea rodzą się same dziewczynki? Nie wiem, ale wojna nam nie grozi. Macie sukienki? Moja na pewno będzie miała bufki. Moja też! Moja będzie miała mnóstwo falbanek. A moje piękne koronki. Nie mogę się doczekać. Jestem taka podekscytowana. Ja też! Zupełnie nie mam pojęcia, w co się ubiorę. Nie przyjdę na ten koncert. A będziesz miała koronki. Aniu, Aniu! Co się stało, Diano? Czy twoja mama dała się wreszcie uprosić? Aniu, nasza Mi jest strasznie chora. Niania mówi, że to krup. Rodzice pojechali do miasta i nie ma nikogo, kto by mógł sprowadzić doktora. Nie płacz. Ja wiem doskonale, jak leczył krup. Zapomina, że pani Hammond miała trzykrotnie bliźnięta. One wszystkie po kolei przychodziły krup. Poczekaj chwilę. Wezmę tylko buteleczkę z ipekakuaną. Wy pewnie nie macie tego środka w domu. Chodźmy. Mini ma krup, bez wątpienia, ale widziałam i gorsze przypadki. Na tej łyżeczce. Mini, wypij to proszę. Teraz będzie już tylko lepiej. Aniu, dziękuję ci z całego serca. Uratowałaś życie mojej siostrze. Jesteś taka dzielna i mądra. O Boże, Mimi, co się stało? Czy nic ci nie jest? Mimi zachorowała na krup. Prawie się udusiła. Ania jej pomogła. Wiedziała doskonale, co zrobić. Uratowałaś życie mojej córce. Tak bardzo myliłam się wobec ciebie. Dziękuję ci z całego serca, Aniu. Aniu, dziś twój wielki dzień. Z tej okazji coś dla ciebie przygotowałem. Otwórz, proszę. Mateuszu. Jest piękna. Przecieram oczy, czy ja jeszcze śnię? Nie mogę uwierzyć w to.
Mateusz mi ją dał. Wyśniona, wymarzona, tak to jest ta, tak to jest ona. Mateusz mi ją dał. Wyśniona, wymarzona, tak. Ma moc, pierwsza w jej życiu, nie zaśnie w tę noc. Z wrażenia nie zasnę, bo z wrażenia. W czasie tego roku szkolnego wszyscy byliście sumienni i wytrwali. Niektórych z was chciałbym wyróżnić i osobiście przygotować do egzaminów do liceum. A nasi tegoroczni stypendyści to Ruby Gillis, Prissy Andrews, Janka Andrews, Diana Berry, Juzia Paj, Anna Shirley oraz Gilbert Blight. To są wśród nas dwie wyjątkowo utalentowane osoby, które chciałbym specjalnie nagrodzić. Medalistą roku zostaje Gilbert Blight. Brawo! A stypendystką roku zostaje Anna Shirley. Brawo! Gratulacje. Ależ nie myśl teraz o tym. Kiedy postanowiliśmy zaopiekować się tobą, wiedzieliśmy, że najważniejsze jest, abyś odebrała porządne wychowanie i wykształcenie. Martwi mnie tylko nasze zdrowie,
A ty? Ty możesz zacząć już przygotowywać się do egzaminu. Biegnij do dlań. Dziękuję. Nie oczekujcie tylko zbyt wiele co do geometrii. Widzicie już. Diano, jakże się cieszę, że będziemy razem przygotowywać się do egzaminu. Ale dlaczego jesteś smutna? Moi rodzice postanowili, że nie będą mieć smutnych studia. Ja też nie czuję takiej potrzeby. Martwię się tylko, że nie będzie miał nic dla siebie czasu. Co to, to nie. Dla ciebie zawsze znajdę czas, moja kochana przyjaciółko. Nie, nie, nie. Mateusz, Mateusz! Aniu, nie płacz, Aniu. Aniu, Aniu, nie płacz, nie płacz. Aniu, to nam go nie zwróci. Pozwól mi płakać, Maryna. Łzy nie zaszkodzą mi w ten straszny ból. Co my teraz poczniemy bez Mateusza? Będziemy miały siebie nawzajem. Co ja bym zrobiła, gdyby ciebie nie było? Co ja bym zrobiła, gdybyś wtedy do nas nie przyjechała, Aniu? Ja wiem, że nieraz bywałam dla ciebie bardzo surowa i wymagająca. Ale kocham cię i zawsze cię kochałam tak jak Mateusz. I zawsze będę cię kochać, Aniu. Ja też cię kocham, Marylo. A jak twój wzrok? Nie mam dobrych wieści. Jeżeli nie przestanę pracować, stracę go zupełnie. Ale to nie wszystko. Muszę sprzedać Zielone Wzgórze. Jak to sprzedać? Sprzedać Zielone Wzgórze? Nie mam wyjścia, Aniu. Ja też nie myślałam, że dożyję chwili, w której będę musiała sprzedać nasz stary dom. Niech Maryna nie sprzedaje Zielonego Wzgórza. Ale ja nie mogę zostać tutaj sama. Maryna nie będzie tutaj sama. Ja tu będę. Nie przyjmuję stypendium. Jak to? Obejmę posadę nauczycielki. Chciałam uczyć w Avonlea, ale słyszałam, że Rada Szkolna dała tę posadę Gilbertowi Blythe. Ale mogę mieszkać tutaj i codzień jeździć do Carmody. Będę Marley głośno czytała i rozweselała. Będziemy żyły razem we dwie, spokojnie i szczęśliwie. Aniu, a twoje marzenia, a twoje plany? Pozostają. Zmieniło mi jedynie cel moich dążeń. Chcę zostać dobrą nauczycielką i uratować wzrok mojej kochanej Marley. A teraz muszę lecieć załatwić związane z tym sprawy. Nie ma na co czekać. Aniu, zaczekaj. Słyszałam o twojej trudnej sytuacji i postanowiłem oddać ci moją posadę w szkole w Avonlea. Dziękuję, Gilbercie, ale nie mogę się na to zgodzić. Rada Szkolna tobie powierzyła tę posadę. Wczoraj na posiedzeniu rady zrzekłam się mojej posady na twoją korzyść. To już postanowione. Ale Gilbercie, nie mogę pozwolić, byś się tak poświęcił. Dla mnie. Nie ma nic z tym szczególnego. Wyświadczyłem drobną przysługę. Obiecaj mi coś ważnego. Wybacz proszę z góry, dziękuję. Wybaczyłam ci już dawno, nie zdawałam sobie sprawy. Dziś chcę szczerze wyznać wszystko, że żałuję swej postawy. Nie patrzcie już za siebie, kochani, nadrabię ci stracony czas. Ważny sutni, których jeszcze nie znamy, otworem stoi cały świat. Przyjaźń, siła, cudowny dar, mieć przyjaciela największy skarb. Bądźmy więc razem każdego dnia, pokażmy moc, która drzemie w nas. Woła dzisiaj świat nieznany, trzeba naprzód iść, by się wspiąć na szczyt. Którą ścieżkę wybrać mamy, by nie zgubić się pośród krętych dni. Choć czasem smutno, ciężko, źle, no a w sercu żal, tęsknota, lęk. Nie
poddam się, nic mnie nie powstrzyma, bo przygoda się zaczyna. Trzymajmy się razem, zbierajmy co dnia, razem raźnie zdobywać świat. Bądź więc blisko, jak tylko się da, wspólnie pokonamy każdy strach. Przyjaźń, siła, cudowny dar, mieć przyjaciela największy skarb. Bądźmy więc razem każdego dnia, pokażmy moc, która drze. Przyjaciela największy skarb. Bądźmy więc razem każdego dnia, pokażmy moc, która drzemie w nas. Pokoń.